Dobra, ale luj, widzowie, ale dobra, dajcie coś, dobra, dajcie jakiś ten test, ale nie mogę czatu pokazać. A, tu są do wyboru te testy. Polskie streamerki, nie są w żadnych, chyba że po tych zdjęciach będziemy oceniać. Spartiatics! Yeah, Nie wiem, kto to są. Angie i Kathleen. Nie znam ich. To są polskie streamerki. Dziękuję, Supra, czy Foka. Nie, po coś to wniku. Nie znam się, nie znam tych streamerek, ale ta wygląda lepiej na zdjęciu. No nie chcę ich obrażać ogólnie. Naprawdę nie znam. Ale ta ma starszą twarz. I wiesz, jakbyś miał być z którąś, no to ta szybciej wykituje. Bez sensu w ogóle no, na dłuższą relację się związywać. A ta jest jakby młodsza. Może nawet ciebie przeżyje, to nawet lepiej. To biorę Caitlyn. No i ma lepsze zdjęcie. Kisa i Angela 35. W ogóle co to za nick Angela 35 z gadu gadu w dupę? Wiesz, ja też mam kretyński nick. No nie wiem co to. Znaczy ta lepiej wygląda na zdjęciu, ale wiecie, no to jest jedno zdjęcie wyrwane z kontekstu. Typiara się 4 godziny maluje tylko po to, żeby wstawić zdjęcie, a potem zmywa to i wygląda jak ja. Wiesz o co mi chodzi? Także my tylko oceniamy zdjęcia, te w aktualnym momencie nie obrażamy ich. Tych dziewczyn, tych streamerek, nie obrażamy ich. Chodzi o to, że my zdjęcia w danym momencie oglądamy, wiesz o co chodzi? No po co mam więcej rund ustawić? A co, wtedy więcej streamerek? Co ty gadasz? Aha, no dobra. To zmieniam. O! Full focus. Stazja, znam ją. I Lin Shin. To jak nieuczesana wygląda w sumie. Nie no, ale Stazję wybieram, znam ją. Ma ten opis streama ma drapak tam. Widzisz? I ma drapak wyżej ustawiony niż top donate. Nie zależy jej na pieniądzach, tak jak mi na przykład. Czyli się dopełniamy. Wiesz o co chodzi? Przeciwieństwa. Czyli Stazję wybieramy. Jezus. Dobra. Skaza i Vercios. No, generalnie niekorzystne zdjęcie dla Skaza. Wygląda jak po ostrym melanżu. Jakby dopiero wstała na ciężkim kacu. No to Vercios to dla mnie. Ja jej oczywiście widzowie, ja tu nie wyzywam. Ta mamuśka taka, rzeczywiście masz rację. No, ale taka sztuczna się wydaje i to jest problem. Wiesz o co mi chodzi? Ciągnięty brzuch max, jak się tylko da. Wiesz, wypięte. No wiesz, o co mi chodzi, ty. Ja jak po zdjęciu wygląda jak mój stary, ty w Gdańsku idzie, ty i kupuje te parówki z grilla. No bez przesady. No Vercios to mi się wydaje, że to jest fake. Także w tym przypadku, mimo niekorzystnego zdjęcia, wybieram skazę. No bo wiesz, tu pozory są. Pozory tu są. Wiesz o co chodzi? Oczywiście oceniam tylko zdjęcie. Dystans zalecany dla streamerek. Błagam. To jest totalnie zero tego. O Zasię znam streamerkę. I to jest ta Caitlyn znowu, baseniara. Ty! A nie, dobra. Ty, to nie jest basen w tle. Myślałem, że ona na basenie zrobiła zdjęcie, że taki ten bait. Sorki, przepraszam dla Caitlyn. No Zasię ja ogólnie znam. No nie wiem, widzowie. Zero obrażania ogólnie, oceniam zdjęcia. To jest jakby, dla mnie one nie istnieją. To tak jakby oceniał osoby stworzone sztuczną inteligencją. Wiesz o co mi chodzi? One nie istnieją, te osoby IRL. Po prostu patrzy na zdjęcie i tyle. To jakby namalował Picasso zdjęciem. To patrzy, czy malował po pijanemu, czy jednak coś miał w głowie, jak malował. Wiesz o co chodzi? No i tutaj namalował lepsze kształty dla Caitlyn ogólnie. I chyba Caitlyn będzie wybierana. Bez obrazy, no ja tu nie widzę ników. Nie znam i tak tych ludzi. Dobra, wybieram Caitlyn. Dobra, Lampard i Mai Linh.
Tam kojarzy chyba od Arkuela. Chinka, no tak, racja. Lempiang w dupę. No tutaj na zdjęciu wypada lepiej Mai Ling. Generalnie. Ona w ogóle zrobiła zdjęcie z mokrymi włosami. Ty myłaś włosy i co? Do zdjęcia myłaś łeb specjalnie, żeby ładne zrobić i ci znudziło w połowie i mówisz, dobra luj, zrobię z brudnymi, mokrymi włosami, już mi się nie chce, to w dupie. No i to jest bez sensu właśnie, no lamparcica się nie postarała. Wybieram tą Mai Ling i luj. O, Kasik znam, z tego co byłem tam, Bilaud. I Kisa. Nie wiem, kto to jest. No. Ogólnie Kasiksy niekorzystne zdjęcie wzięli trochę, według mnie. Duże czoło się wydaje, palce jak E.T. To jest problem. Niekorzystne, ogólnie to jest fałszywe zdjęcie. Fałszywe, nie ma takiej RL. Oczywiście tutaj jakiś antyfan Kasik zrobił tą ankietę. Także no trochę chamsko. I po współpracy. No antyfan robił dla Kasik z ankietę, no. Ale no, ja oceniam konkretne zdjęcie i na konkretnym zdjęciu ta kisa wygląda lepiej, no. Nic nie zrobisz. Dlatego wezmę ją. A to nie jest ta? Widzowie. Kojarzę. Różowa kaczuszka. I teraz patrz, jakie to jest debilne. Chłop robi ankietę i zakrywa jej usta. Gdzie to jest widać. Tu widać go ledwo, ale to jest jeden z głównych elementów zdjęcia. I zakryte jest. No i co to jest? Co to są w dupę? Tapety na telefon w gazecie z tyłu? Zakryte jest? Co, muszę wysłać SMS-a, żeby zobaczyć całe w dupę gówno pieprzone? No i nie mogę ocenić tego zdjęcia lepiej. Bo nie widzę. Co tu się odpieprza? A ona jest od Arkuela chyba, nie? Czy ta polewa ma 18 lat? Właśnie nie wiem. I może nie ryzykujmy. Także wybierzmy Alessia. Bez zbędnego komentarza. Fallfish i Nafcio. A to Tom też kojarzy Nafcie. I chyba jej nie widziałem wcześniej. No zdjęcie ewidentnie jest dla Fallfish tutaj. Ale wiesz, i teraz... Patrz, bo tutaj antyfani niektórych streamerek robią ankiety i fani. Widać, że niektóre korzystniejsze są. Wiecie, o co mi chodzi? Że patrz, tutaj masz, wiesz, wyeksponowane i tak dalej, a tutaj masz Nafcie w koszuli w dupę, wiesz, zrobionej, co stary zrobił na jakimś tym, co się krosnie w dupę. Pojechała na wieś, zrobiła zdjęcie, no i chłop bierze to zdjęcie do porównywania streamerek. No przecież bez sensu. No to inne mogłeś wziąć. Co ty robisz? No chłop odpieprza ankietę i nie umie. No i to jest bez sensu. No bo to nie ma porównania realnego. No i znowu. Mamiko. Widzę tutaj wszystko jest pokazane od razu. Dla Mamiko. I Angi. Tylko... No ewidentnie niekorzystnie wyszło tutaj. Na tym zdjęciu widzowie. Zobacz. Niekorzystnie. Brwi jak postać z chińskiej bajki, kreski dwie. No oczywiście nie jestem jakimś stylistą, ale to nie wygląda za dobrze. Nie interesuje mnie nic, tylko jak to płaci. Jestem Żydem, więc się chcę kurwa wzbogacić. No i dobrze. Przepraszam. Żeś nie podziękował za piątaka, Tomasz drugiego może teraz. Dziękuję ci bardzo, Gozdal. Oczywiście tutaj nie obrażam, ja mam mordę jak Rumcajs. I Janosik w jednym. Także ja nie mogę się doczepić do wyglądu czyjegoś. Mam ryj chłopie taki, że tylko za firanę się schować. Ale tutaj właśnie o to chodzi, że ja oceniam zdjęcia. Dobra, wybieram Mamiko. No nie ma co pieprzyć. Ty byś lewo wybrał, Draco? Nevina i Shini Waifu. Czyli jakaś taka fanka, czyli fani Mango, wiadomo, oglądają ją pewnie, po niku patrząc. Otaku na czacie się zbierają.
Fani 2D tak zwani. No ciężko. Ale no i zobacz. Wiesz, fani otaku, ale ona... No ciężka sprawa. W ogóle ma twarz trochę jak lalka. W sensie nie obrażam jej. To bardzo dobrze, no może ma taki styl. Wiesz, o co mi chodzi. Taką białą twarz ma bardzo. Wiesz, o co chodzi. To już nie są te czasy. Ona jest milfem? Co ty gadasz? Ciężki wybór, widzowie. Nie, pisz tak, Igor, nie wyzywaj. Piszcie tylko delikatne komentarze. My oceniamy oczywiście zdjęcia, zero osobowości i jakby innych zdjęć. Tylko obecne zdjęcia. To jakbyś poszedł do muzeum i oglądał dzieła, wiesz, Leonardo da Vinci, wiszą na ścianie zdjęcie i ty oceniasz, które ci się bardziej podobają. No nie pisz, no co ty piszesz? I niby nie ofensywnie. Dobra, widzowie, ciężko, bo jedni wolą mamuśka, drudzy fani 2D. Ciężko, wiem, że to niby ja wybieram, ale tak naprawdę ja patrzę, co wy też piszecie. To nie jest tak, że tylko ja se myślę, co ja myślę. Dobra, mamuśkę biorę dla widzów. Proszę bardzo. A się okaże, że ona ma 19 lat. Konopski. I Aisha. Nie. Halluj. No. Ta jest bardziej taka naturalna, widzowie. Co prawda ma... ale to nie przeszkadza. I wiesz, o co chodzi. A Konopski to tam wciśnie ci ten fotel Diablo, chłopie. Powie ci jakiegoś newsa. Generalnie nuda, bo to tych newsów to jest teraz, wiesz, Boxdel, Revo. Nuda jest. Luj z tym. Dobra, to Aisha wybierzemy. I Kusia Laucilka. Czemu wszystkie? Nie wiem, Amy. Wiecie co? Ta mnie zirytowała. Zdjęcie na tle ściany, bo pewnie syf na chacie, czyli nie dba o chatę. Znaczy ja oczywiście nie wybieram osobowości, tylko zdjęcie. Ale ona jako chatę nie dba, to jej nie wybieram, no bez przesady. Luj. No i ta też wygląda jak nieuczesana. I brunecia, no to tam kojarzę. Ja dbam? No ja nie dbam. No ciężko, widzowie, bo ta ma 13 lat, a ta ma na odwrót. Znaczy się... Ja pierdzielę. Dobra. Dla bezpieczeństwa, bo tamto może mieć serio 13. Jak się czyta tą MRS? Dobra, MRS Honey. I Tyris. Ftw. Co to w ogóle jest za nick? Przecież ja mam mniej głupi. Mister? No nie wiem, widzowie, nic by mi... Znaczy... Nie ma znaczenia tu, co wybiorę, bo i tak odpadnie którakolwiek z nich dalej, tak szczerze. Dobra, luj, wybiorę tą lewą. Wiku i Shianach. To mi się zdjęcie bardziej podoba. Bo tutaj to, co to jest za zdjęcie? Co, ja chcę chmury w dupę? Jak właśnie sobie wpiszę chmura w Google. Do dupy jest to zdjęcie. Nie podoba mi się.
Co ona ma na twarzy? Jakieś serca z dupy? Do dupy to jest. Jaki kamuś. O kurde. Znaczy, Juna, w sensie nikt mnie zdziwił mnie nikt, że taki łatwy tym razem. I ej, she. Nie no, bez obrazy, widzowie, przepraszam, że się zaśmiałem ogólnie. I że leżę na streamie. Niedługo zwyra streamy. No chyba to wybiorę, widzowie, wiecie? Bo ta chyba mnie angielskiego uczy. Dobra, dalej, dalej. Nieważne. Dobra, nie uczesana. I Urquen. Znaczy Queen. Your Queen. To oczywiście wybieram nieuczesaną dla kontrowersji. Żeby widzowie pisali na czacie, ją to w dupie. Nawet nie ukrywam tego. Dobra, i teraz tak. Ela, Alessia i Tyriastw. Ale no. Wybiorę tą Alessię. Nie, ale to jest takie słabe zdjęcie generalnie, no. Może wiesz, ona ma na pewno piękną duszę. Jutro ci wysyłam linka do łóżka gamingowego i je kupujesz KEKM. Serio jest coś takiego? Dziękuję bardzo. Generalnie to patrzcie, ona na pewno ma piękną duszę, wnętrze artystki. No bo streamuje w końcu. Ale no tym razem wybiorę tą Alessię. Tamta jest z Bilout? Tak? To mnie już tam nie ma. Co? Dobra, nieważne. Dobra, Kisa i brunecia. Nie, no ja tą Kisę wybiorę. W ogóle to zdjęcie jest takie dziwne. Na 100% ona wygląda zupełnie inaczej, tylko to zdjęcie jest takie, wiesz, zrobione. No brunecia według mnie wygląda dość słabo na tym zdjęciu, no dość... Jakoś tak... Na pewno miała lepsze, jakiś antyfan jej wyszedł, nie? Wygląda jak Sid? Nie piszcie ofensywnych rzeczy. Ja się staram naprawdę defensywnie. Więc też mówcie bardzo miło. No wybiorę tą Kisę tym razem. A raczej już drugi raz. Chyba jutro w ligę gramy. Dobra, nieuczesana i Mylinch. O kurde. Ale ja chyba muszę nieuczesaną dowieść do finału, widzowie. Dla kontrowersji. Ja mam to w dupie. No na tym zdjęciu Mylinch wygląda lepiej ogólnie. Ja nie wiem, czy widziałem kiedyś jej streama. Więc ciężko mi powiedzieć, ale ja oceniam tylko zdjęcie, co ja pieprzę znowu. Mandzia wybierz, a gdzie jest? Dobra, widzowie, wybieram nieuczesaną. Iluj. I mam to w dupie. Do finału ją dowiozę. Dla widza. No i luj. Nieuczesana jak Pokémon wygląda. Dobra, Mamiko versus Navio. Nie no. Dobra, Foalfish i Shianach. Mafię? Nie będę w żadną mafię grał. To nie jest tak łatwo, widzowie, no bo tutaj wiadomo, jest ekspozycja duża. Ale to zdjęcie ogólnie mi się bardziej podoba. Nie wiem, jak wy macie.
Ale ta wygląda tak jakoś lepiej na tym zdjęciu. Naturalniej i włosy ma ładniejsze według mnie. Jakoś tak lepiej to wygląda. A ta no, ta trochę na łatwiznę idzie. Wiesz o co chodzi? Że ona trochę na łatwiznę idzie. Dlatego takie chamskie to jest. Wiesz o co chodzi? Wiesz co ja mam na myśli? Łatwy to ty jesteś. Obie odpadną. Nie no, ja żartuję. Nieuczesany mnie dowozi do finału. Co prawda i tak już została, wiesz. Ale no. Dobra, biorę tą po prawej. I mam to w dupie. Dobra, i teraz tak. Aisha versus taka Mamiko po roku w Rosji. Ja pierdzielę w dupę. Nie wyrobię. Ciężko. Oczywiście żartuję. To jest super streamerka na pewno i ma super content. Ale jej nie znam nawet. I dzisiaj ją pierwszy raz widzę. Mam nadzieję, że nie ma chłopaka, który jeździ BMW-ką i waży 120 kilo i dzisiaj do mnie przyjedzie. A wybiorę tą Aiszę. Dobra. Tu już się zaczynają derby, widzowie. Tamta ma dziecko z Izakiem? O czym ty gadasz? Co ty gadasz? No to Izak mnie nie pobije, bo straci deala ze Sprite'em. To ja to pierwsze w dupę. Mastermind. Nie, na razie nie patrzę żadnych shotów. Izak bije kogoś innego. Dobra, i teraz tak. Stazja, no to ją znam. I AC. Dobra, widzowie. Waszą opinię teraz czytam ogólnie. Także piszcie. Nie, drzwi nie. Prawo. Lewo! O kurde, ciężko widzę. Jest walka. Prawdziwa walka. Dobra, biorę stazję i luj. Dobra, i tutaj według mnie musi skaza odpaść. No to zdjęcie już nie zostanie wywiezione dalej. Jest dość słabe. Także skaza odpada i luj. Ty, a ta wygląda jak ta! Szklanki, ty! Wiesz o co chodzi? Ta wygląda identycznie, to jest ona? Leosia, ty to jest ona czy nie? Nie, to nie ona? Dobra, i teraz poważnie, ćwierćfinał. Nieuczesana versus Aisha. Kto wygra to starcie? Czyż będzie uczesana, powinna zostać wywieziona do ćwierćfinału dla widzów? Nie no. Ogólnie to jest dość takie dziwne zdjęcie nieuczesanej, bo ma taką pucołowatą twarz na tym zdjęciu. Także musi chyba odpaść. I dla Aiszy będzie ćwierćfinał. Także luj, niestety. Nieuczesana out. Ale oczywiście tylko na tym zdjęciu chodziło mi o to. Nie obrażam nieuczesanej. Dobra, i teraz tak. Kisa versus Stazja. No to jest już taki ciężki wybór. To ogólnie to zdjęcie jest fajne. Podoba mi się to zdjęcie.
No i teraz widzowie, co wybieramy? Prawo. Stazja lepsza. No wiecie, bo tutaj ciężko jest porównać, bo tu widać też jakby ciało. I to jest trochę nie fair w stosunku dla Kisy. No bo tu widać tylko twarz, wiecie o co mi chodzi. Sztuczna jest ta lewa. Dobra, to ja stazję biorę dla widza. No dobra, ja bym kiknął tobą Darkwella, widzowie. I brałbym tą z Hianach. Prawo lepsze, atut. No, ale nie chodzi o ocenie. Znaczy, nie, no masz rację, oceniamy zdjęcie. Dobra, wybieramy tą. Ona mi w ogóle kogoś przypomina. Nie wiem kogo. O kurde, tu już jest ciężko. Ja pieprzę. Ale chyba Mamiko wywiezie tą rundę. I tu nie chodzi o to, że jakby na zdjęciu, wiesz o co chodzi? Chociaż nie wiem, ty, nie wiem, może tą Caitlyn wybierzemy? No to jest baceniara, masz rację, chociaż nie wiem, czy ona streamuje na Twitchu. No nie wiem, widzowie, to jest trudny wybór. Słabo się trafiła ta konkurencja w ćwierćfinale. W sensie słabo, wiecie, za trudny wybór. To powinno być później. Rzut monetą. W sumie masz rację, tu musi być rzut wykonany, bo to jest serio wybór nierealny. To jest nierealny wybór, ale to jak. Nie, nie jakiś rzut. No przecież w finale pewnie już nie będę w stanie w ogóle wybrać, jak ja w ćwierćfinale nie mogę. Muszę wybrać bez żadnego rzutu. To ona ma 16 lat? Tylko co ty pieprzysz? A ile ma Mamiko? Siema Mamiko to kojarzę z YouTube'a, kiedy YouTube istnieje. 6 dych? No to giga dobrze wygląda. Jak 45? Co ty pieprzysz? Dobra, muszę zrobić ankietę w tym przypadku i to nie jest rzut monetą, tylko to jest pytanie do widzów. Ja jeszcze nie wybieram. Mamiko? Caitlyn? Daję wam 1 minutę na to. I patrzę, co wybierzecie. Bo pamiętajcie, my wybieramy tylko zdjęcie. Wiecie, bo tutaj jakiś typ się przypieprzy, że wiesz, my traktujemy przedmiotowo innego człowieka. Nie o to chodzi. My zdjęcie wybieramy, które jest ładniejsze zdjęcie. Ja nawet nie wiem, co one robią w internecie. Wiem, że Amiko ma kanał na YouTubie. No dobra, widzę, że Caitlyn wygrywa, także Caitlyn wywożona jest do finału, do półfinału. No i tyle! No jest duża przewaga, także mogę chyba już wybrać. Dobra, Caitlyn. No tu chyba Caitlyn wybiorę ponad Aiszę. Aisza lepsza? Ale ja konkretne zdjęcie oceniam widzowie, nie jak ona wygląda IRL. Ja pierdolę. No to wygląda lepiej. Do. Tu jest trudniejszy wybór. Masz stację i to w Sijanach, ty. Ale ona mi kogoś przypomina, serio. Obie gladkę. Dominacja genetyczna, lewo. Chłopie, w dupę. Nie wiem, widzowie, no nie jest to klasacja. Co ty pieprzysz? Właśnie o to jest problem. Ta na prawo jest od Evrona? Ja mam w dupie, kto jest od Evrona. Ja nawet nie wiem, kto to jest. Nigdy go nie widziałem na oczy.
Szyjanach ma popękane usta, duże czoło, krosty, pieprzyki i wygląda jakby miała tłuste włosy. Ja wiem. Co ty piszesz, chłopie? Co ty pieprzysz? No bez przesady, w dupę. Ta poprawia Matkę Boską na szyi? Nie, nie, nie. To jest właśnie, to jest plus, to jest plus. Ty myślisz sobie, ma Matkę Boską. Ona ma na szyi złoto, bo ona inwestuje. Ona ma tyle siana, że wydaje się na złoto. Astazja? Ale czekaj, ona też coś ma. Widzisz? Czyli może też kupiła złoto. Nie, nie robimy żadnej ankiety już. Ankieta to było wyjście ratunkowe, już raz użyliśmy. Ciężki wybór, widzowie, bo jakoś to zdjęcie mi się podoba. No nie wiem, jak wy piszecie, że ona na streamie wygląda dużo gorzej. Wiecie, jakby ja nie oceniam, jak ona wygląda IRL. Wiesz, o co mi chodzi? Ja oceniam tylko konkretne zdjęcie. Poza tym to i tak nie ma znaczenia, bo to będzie finał, będzie za trudny w ogóle. Pieprzone jest te ankiety. Po co ty mi kazałeś to robić? Siedzę 3,5 godziny YouTube'a oglądam. Ja pierdzielę, coś porypany. Dobra, widzowie, nie, muszę wybrać to, bo to mi się zdjęcie bardziej podoba. Wiem, że wy wolicie Stazję i patrz, jakby inne zdjęcie się wylosowały, pewnie też bym wybrał Stazję. Ale w tym przypadku, jak się planety ułożyły w konkretnej formacji, to wybieram Shianę i Luj. No niestety, tak się planety dzisiaj ułożyły. I teraz, widzowie, zostało najtrudniejsze, co jest. No jakby tu była, no nie wiem, jakby tu Stazja była, to co wy byście wybrali? No i tak byście nic nie wybrali, także może teraz będzie łatwiejszy wybór dla widzów. No nie będę włączał tych Instagramów ich, ani Twitchów. Już prędzej ojca bym wydymał niż Caitlyn. Rozumiem. Ale czemu? Co się stało? Co ty pieprzysz? Ja zdjęcie oceniam! Nie zapędzaj się tak! Hamuj się w dupę! My zdjęcia oceniamy! Pamiętasz? Po lewo trap. No ta, bo to Caitlyn, ty trapa przypieprzy. Nie mogę. CHER1 CHER1 CH. Dobra. Nie wiem czemu czyta te cheer 1, wcześniej czytało. A ja se Caitlyn podziwiam. Prawo albo robi magika. Dobra, wybieram ją, widzowie. Tak się dzisiaj planety ułożyły. W konsternacji, tutaj, w tej dupę, w klasyfikacji, jak to się nazywa tam? Że się planety tak dzisiaj ułożyły! Rozumiesz to? Tak się ułożyły planety, że wybieram ją i Luj. Zapierwszyłem za mocno, sorki. Przepraszam. Koniunkca sfer, dokładnie. Ale jaki Evroniar? Ja mam w dupie, czy ktoś ogląda Evrona, czy twojego starego, jak sra na klopie. Porypany jesteś. Mnie chodzi o to. Ja nawet nie wiem, co on robi. Mam to w dupie tego chłopa. Dobra, wybieram tą, poprawiam to w dupie. Jak z tymi lejsami. Ja to wybierałem jak chipsy, te streamerki. Dobra, wygrała Shian. Caitlyn drugie miejsce, trzecie Stazja. A czwarte kto? A Mamiko, czwarte Mamiko, no. Tyle, top 4. Zdjęć. Nie ma uprzedmiotawiania. To tylko wybór zdjęć totalny. Nie interesuje mnie nic, tylko jak to płaci. Jestem Żydem, więc się chcę kurwa wzbogacić. Ziomek, zapędzasz się. Nie narkomanizuj się tą yerbą, okej? O co ci w dupę chodzi? Ja pierdzielę. No normalnie se popijam yerbę wolny dzień jak twój stary browara. Mam prawo wygłaszać swoje opinie, to w dupie. Dobra, tyle widzowie. Taki jest ranking. Podoba wam się? Blank Beats Production. Huzaria!
Mamy znowu szansę przyjąć.